specjalnie dla Was na dzisiejszym moim wywiadzie Elżbieta Liberda. Ela, powiedz, czym się zajmujesz? Jestem radcą prawnym, specjalizuję się w obsłudze prawnej rynku nieruchomości, ale także sama inwestuję i aktualnie zajmuję się głównie inwestycjami w udziały i tak zwane trudne tematy. XXI wiek, słuchajcie, dzisiaj tak naprawdę parytet zniknął, podziału kobiet i mężczyzn. Kobiety, jak widać, coraz częściej, a przede wszystkim nasze Polki odnoszą sukces i dzisiaj taką historię będziecie mogli u nas usłyszeć. Ela, to powiedz mi Twoje początki. Gdzie dorastałaś i jak się zaczęła Twoja przygoda? I dzisiaj, słuchajcie, jeszcze chcę Wam tylko dodać, że poznacie tak naprawdę smutne prawdy, jak trzeba i co trzeba robić, żeby w życiu do czego dojść. Czyli nie będzie historii jak zwykle Next Day Millionaire, ale mam nadzieję, że zainspiruje to Was do działania. Ela, zaczynaj. Skąd się wzięłaś? Jak zaczynałaś? Generalnie pochodzę z Lublina. To jest stosunkowo nieduże miasto w Polsce. Aktualnie biznesowo jest już dosyć rozwinięte, natomiast wtedy, kiedy ja kończyłam studia, no to jeszcze z reguły po to, żeby zrobić coś więcej, to jeździło się do Warszawy, do Wrocławia. Mhm. Natomiast ja od zawsze gdzieś tam tą swoją przedsiębiorczość miałam w genach chyba. Ale jakby w ogóle cała moja historia zaczęła się od tego, że byłam zawodniczką jeździectwa i zresztą jestem. I no zawodowo to robiłam. I jakby chyba tak na dobrą sprawę, to ten sport wprowadził mnie też do biznesu, co wydaje się trochę może dziwne, ale jednocześnie no, jeździectwo jest sportem wymagającym takiej bardzo dużej dyscypliny, codziennej, takiej naprawdę żelaznej konsekwencji, ale i dość sporych nakładów finansowych. No i z racji tego wiedziałam, że jeżeli będę chciała dalej tą ścieżkę sportową kontynuować, no to też trzeba pomyśleć o czymś, co no, da możliwość generowania niezłych zysków. Także tak to się jakby zaczęło na początku i jakby rozwijałam się zarówno edukacyjnie, jak i sportowo w Lublinie, no ale też po to, żeby zdobywać więcej praktyki, no to jeździłam co jakiś czas do Warszawy i też tam zarówno jakby trenowałam, ale i pracowałam. Natomiast no to, no, jakby ścieżka taka zawodowa, jak u większości, czyli najpierw liceum, totalnie w ogóle nietrafiony wybór, to były zupełnie inne czasy, więc to było niestety bardzo, bardzo dawno temu. No i trochę to funkcjonowało tak, że wtedy jeszcze była taka praktyka, że to liceum to wybierali rodzice. Tak. No i moi rodzice wybrali... No bo sugerowali się tym, co może być wedle ich doświadczeń najlepsze dla nas. Tak, dokładnie. I moi rodzice wybrali dla mnie liceum ekonomiczne. No ale okazało się, że to jest jakaś totalna katastrofa, bo ja poza tymi jakby przedmiotami ogólnymi, no to oprócz tego miałam jeszcze masę jakichś przedmiotów typu rachunkowość, finanse, po prostu totalnie tego nie znosiłam. No a trzeba było jakby też jakoś sobie radzić. Okazało się, że no i specjalnie te kwestie jakby tych ścisłych przedmiotów są dla mnie, że liczenie idzie słabo. Może to i dobrze, bo przynajmniej nie umiałam policzyć, ile wydaję pieniędzy na moje konie, ale tak już całkiem serio, to naprawdę mocno się tam męczyłam. No ale jednak no, plan już był taki, wizja ukształtowana, że ja będę pracować w banku, albo będę jakąś główną księgową, jak moja babcia. No i w momencie, kiedy powiedziałam nie, stop,
No to oczywiście w rodzinie był dość spory opór. No ale okej, okay. I z tej szkoły średniej poszłaś, przyspieszmy tutaj z tą edukacją, poszłaś tak, na studia i to prawnicze. Tak, totalnie, po prostu musiałam zrobić totalną rewolucję i powiedziałam nie, absolutnie nie, nie widzę się w tym. I podjęłam decyzję, że ja chcę być prawnikiem, ja zresztą zawsze czułam, że chcę, no ale gdzieś tam właśnie byłam kierowana w inne strony. I co? Szybka akcja. Korepetycje i tak dalej i mówię, dobra, idziemy na prawo. Mhm. No i co, 5 lat żmudnej nauki, totalnie odklejonej od jakby biznesu, no ale też cały czas podczas tych studiów pracowałam, dlatego że po to, żeby jakby mieć chociażby kasę na te moje konie. Na swoje wydatki, tak? Na swoje wydatki, to musiałam. No dobrze, to mamy Elżbietę, pracować. Która kończy studia prawnicze. I co robi dalej Elżbieta? Idzie do pracy, zakłada swoją działalność, co robi dalej Elżbieta? Tak, Elżbieta od początku wiedziała, że nie może mieć szefa i że to się na pewno nie sprawdzi. Jako jedynaczka generalnie niespecjalnie chciałam akceptować to, że ktoś mówi mi, co mam robić. Tak. W związku z tym taki no też dosyć to był rewolucyjny pomysł i wielu pukało się w głowę, bo od razu po studiach prawniczych ja założyłam swoje biuro usług prawnych. Nie spotkało się to szczególnie z zadowoleniem osób z Palestry, gdzie normalna jakby edukacja wygląda w taki sposób, że kończymy studia, później aplikacja, a tu dziewczyna po tak naprawdę 5 roku studiów otwiera własną firmę. Zatrudniłam w niej właśnie prawników. No bo o, też, no od miałam, razu tak, tak? Tak, no też miałam... No, czyli nie mając tak naprawdę zbyt wielkiego doświadczenia, od razu już poszłaś w kierunku? Od razu poszłam na swoje, jakby doświadczenie generalnie w pracy miałam, bo, no bo też wiele lat wcześniej pracowałam, czy to jako instruktor jeździectwa, gdzieś tam, no zawsze byłam nauczana zarabiać pieniądze, ale generalnie, no wiadomo, no, prowadzenie własnej firmy, no to jest zupełnie co innego, no i pierwszy rok. To było z jednej strony ogromne wyzwanie, mega satysfakcja, no ale organizacyjnie dla kogoś, kto no nie zna się na zarządzaniu firmą, zasobami ludzkimi, no to była też duża odpowiedzialność. No i teraz porozmawiamy może trochę też i o błędach, tak? No bo jako niedoświadczony tutaj przedsiębiorca zaczęła je zatrudniać. Ja tutaj, słuchajcie, też no nie świecę jakimś super przykładem, bo sam jak zaczynałem pierwsze osoby zatrudniać, to raz, no... Myślałem, że ci ludzie sami się domyślą, co mają robić. No tak to nie działa, tak? No właściciel firmy musi jasno mieć oddelegowane zadania i jasno wytyczone rzeczy, które dany człowiek ma robić i za to ma po prostu tą swoją pensję, tak? I wiem, że w twoim wypadku też miałaś różne przygody, przeboje, ale tak naprawdę wzięło się to też z tego, być może trochę z naszego własnego lenistwa, że nie chcieliśmy może tego dopilnować. A dwa, no zbyt duże zaufanie. I tu tak, może taka lekcja też dla was. To jest taka lekcja dla was, bo ludzie mogą naprawdę się wydawać dla nas, że są w porządku, że są jak rodzina, a po paru latach może się coś wydarzyć, co no, mocno nas może zaboleć również i po kieszeni, tak? To podziel się własnymi tutaj zdarzeniami swojego życia. No rzeczywiście też, no poza tym, że wszystko wyglądało ogólnie dość nieźle, no bo firma przynosiła odpowiednie przychody. Dość szybko przy biurze usług prawnych powstało też biuro nieruchomości, bo ja jakby od początku wiedziałam, że chcę się specjalizować w prawie nieruchomości. W ślad za tym poszedł obrót. No to jakby im bardziej biznes się rozwijał, no to właśnie przyszła też no, jakby taka chwila, gdzie no, trzeba było podejmować właśnie takie decyzje strategiczne co do zarządzania ludźmi. No i tutaj no, nie ukrywam, że tak, na pewno tych błędów było dużo, dlatego że po pierwsze właśnie to, że nagle okazało się to, co Dawid powiedziałeś, że ludzie oczekiwali tego, że będę im wyznaczać jakby od linijki, co mają dokładnie zrobić. Tak. I o ile no, była to jedna osoba czy dwie, no to jak do tego wszystkiego doszli jeszcze agenci nieruchomości, no to okazało się, że po prostu doba zaczyna się robić za krótka. A przy tym wszystkim ja miałam jeszcze swoje konie i sport. No jednocześnie też no, brak takich tutaj, no może nie powinnam się tym chwalić jako prawnik, ale też przez to zaufanie, no to na przykład brak dopilnowania takich kwestii, jak podpisanie umów o zachowaniu poufności. Mhm. No i też zdarzyło mi się, że no chociażby agenci nieruchomości, których przyjęłam, po prostu mnie oszukali. Mhm. Zaczęli robić transakcje poza firmą.
No i też no, były to nie tylko jakby sytuacje odczuwalne finansowo, ale również no i tak jakby osobiście. Mhm. No i kolejna kwestia to błąd taki, jakieś takie chyba zbyt duże właśnie zaufanie i takie traktowanie tego personelu no jednak jako taką rodzinę. Mhm. I to jest super, bardzo fajne jest mieć... Dobra jest atmosfera. Tak, dobrą atmosferę, ale ja byłam też dosyć młoda, pracowałam wielokrotnie z osobami, które były ode mnie starsze. No i też był taki trochę zgrzyt, dlatego że no jednak to ja byłam tą szefową, no a jednak no te polecenia służbowe musiałam wydawać niejednokrotnie osobom starszym, tak, które mają za sobą wiele lat już przepracowanych. I też no, zderzałam się z tym, że no im się to nie podobało, bo co gówniara będzie zarządzać, tak? Ale jednak przychodzili do gówniary do pracy. Ale jednak przychodzili do gówniary do pracy. Także tych błędów było trochę. Do tej pory jakby nie jest moją taką najsilniejszą stroną zarządzanie zespołem. Ale tak też właśnie to akurat taki śmieszny też epizod był, bo ja stwierdziłam, że już jestem tak tym zmęczona, że właśnie, że coś jest nie tak, że gdzieś ci ludzie, dlaczego oni są tacy nie fair i mówię, no dobra, no to pójdę na studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. No i to w ogóle to była całkowita jakaś katastrofa, dlatego że to była tylko strata czasu, to były kolejne jakieś akademickie wykłady. No i oczywiście. Mijające się z praktyką. Dokładnie. Więc poza kilkoma jakimiś tam prelekcjami, no to masa po prostu straconego czasu. I tak później jakby trzeba było to przełożyć na swoją praktykę. No jednak to są jakieś bolesne doświadczenia, ale no, budując firmę. No nie unikniemy tego, że tych ludzi będzie trzeba zatrudniać. Nie ma nic w tym złego, że tworzymy bardzo fajną atmosferę w pracy, mamy nawet rodzinną atmosferę, ale no trzeba tak, też ale pamiętać trzeba... o tym, że są pewne ramy, są pewne granice, gdzie my na coś się umawiamy. Tak? Jeśli mamy osobę zatrudnioną, za coś ci jednak płacimy, musisz te rzeczy wykonywać. No jeżeli nie, no to w tym wypadku firma nie zarabia. Jak firma nie będzie zarabiać, to albo zbankrutuje, albo będzie musiała no, część pracowników zwolnić, którzy nie są wystarczająco produktywni. No i tak ten świat po prostu działa. No, nie weźmiemy, nie znajdziemy tęczy z garnkiem złota na końcu tej tęczy, więc te firmy, te biznesy to muszą jednak dawać tą produktywność, muszą dawać jakiś towar i usługę, żeby miało to jakikolwiek sens. Tak? Pomimo tego, no zbudowałaś jednak sukces w biznesie i powiedz teraz, jak wygląda budowanie sukcesu, tak? Czy to jest, że jest pani Elżbieta, tutaj mamy naszą taką prosto z Polski, ładna blondynka, która tylko siedzi i wydaje polecenia, godzinę może dziennie spędzi, czy może jednak tych godzin musi znacznie więcej spędzić, żeby to wszystko działało? No powiem tak, jak otwierałam firmę, to właśnie tak mi się wydawało, że tak będzie. I przyszło brutalne zderzenie z rzeczywistością. I jakby panuje taki pogląd, że jak jest się mecenasem, czy jak ma się swoje własne biuro nieruchomości, no to niejako te pieniądze robią się same. Okazało się, że one w ogóle nie chcą się same robić. I nie wskakują same na konto. Nie wskakują same na konto i nikt ich jakoś tam specjalnie nie chce przynosić, tylko dlatego, że ma się ładny szyld, czy chociażby, nie wiem, ładne blond włosy, tylko trzeba się narobić. I co? No i w tygodniu ile tych godzin w takim razie? To jak nie jedna godzina, to tak, ile? To może dwie, trzy? Na pewno początki, pierwsze dwa czy trzy lata w firmie, to był hardcore, to nie ma co mówić. To była praca po 10-11 godzin, ale oprócz tego trzeba było... Ja jeszcze ile dni w tygodniu? No minimum 5. A często? A często było to 7 dni i mało tego, ja jeszcze to wszystko godziłam ze sportem, z wyjazdami na zawody. Czyli moje dni wyglądały w taki sposób, że pobudka 6 rano, najpierw treningi na koniach, a później firma. No a jak był wolny weekend, no to startowałam w zawodach. Także lekko nie było, na szczęście ja bardzo lubię tą pracę. Mnie do tej pory, ja wykonuję już ten zawód 16 lat i mnie jakby ta praca jest moim takim paliwem, ludzie, z którymi współpracuję, więc nawet jak byłam zmęczona, to dawałam radę, ale też myślę, że ten sport spowodował, że to krótko mówiąc dźwignęłam, bo miałam taką odskocznię trochę. Mhm.
Czyli no było coś, co mogło Cię odstresowywać się tego wszystkiego, tak? Tak, tak. No, na pewno no jednak kontakt z końmi no jest dużo tak naprawdę również i terapii dla ludzi, tak? Właśnie praca z końmi, więc no to, coś widocznie w tym jest. Prawda. Tak samo niektórzy mówią, że terapią jest kontakt z naturą, tak? Ja na przykład dlatego z żoną raz w tygodniu staram się kontakt z naturą mieć, również staram się angażować dzieci w to, więc robiąc tak naprawdę biznes, czy jakąkolwiek inną działalność, nawet jednoosobową, jeżeli się przepracowujemy, no to musi być coś, co ten stres nas również i to natężenie całe będzie ściągać, bo w innym wypadku ludzie się po prostu wypalają. Mamy masę, słuchajcie, przedsiębiorców, masę inwestorów nawet na rynku nieruchomości, którzy zbudują też duże portfolio nieruchomości i w pewnym momencie mają stop. Dalej już nie idą, bo już po prostu są wypaleni, przepracowali się, ale jak no, mamy obrane te cele, do czego na przykład potrzebny nam jest kolejny dom, albo co chcemy w życiu osiągnąć i mamy coś, co również jakieś swoje hobby, gdzie możemy uciec z myślami po prostu od tego wszystkiego i mamy ten reset dla naszego ciała i ducha, no to wtedy możemy działać na właściwych obrotach. Będąc już tutaj teraz przy właśnie tych nieruchomościach, opowiedz Ela, bo jakby nie patrzeć, no masz tak naprawdę tutaj unikatowy sposób, niekonwencjonalny dosyć na inwestowanie na rynku nieruchomości. Jeżeli chcesz, to możesz przynajmniej w paru zdaniach powiedzieć, co to dokładnie jest, czym Ty się zajmujesz w tych nieruchomościach. Okej. Generalnie jakby zaczęłam zajmowanie się obrotem nieruchomościami od takich dosyć typowych tematów, typowych transakcji, czyli pośrednictwo, też klasyczne flipy. Wtedy jeszcze, kiedy ja zaczynałam to robić, to jeszcze to się nie nazywało w ogóle flipami, ale obsługiwałam deweloperów, obsługiwałam inwestorów, osoby, które wynajmują nieruchomości, ale też działałam jako prawnik. I zaczęłam zajmować się takimi sprawami dosyć skomplikowanymi, jak regulowanie stanów prawnych nieruchomości i na przykład znoszenie współwłasności. Czyli tak w uproszczeniu, na przykład, jeżeli umierają jakieś osoby, no to zostawiają spadek i z reguły w każdym spadku jest jakaś nieruchomość. No i wtedy do spadku powołanych jest kilka osób, no i jakby nabywają nieruchomości wtedy w częściach ułamkowych, tak? Mhm. Stają się współwłaścicielami. I z takimi sprawami zgłaszali się do mnie klienci, bo mieli duży kłopot, dlatego że w ogóle nie wiedzieli, czy co z tym zrobić, czy taki udział będą mogli sprzedać. Tak. I ja im to wszystko wyprowadzałam. I druga grupa klientów, ponieważ też no, jakby w mojej praktyce zawodowej jako prawnika, no to takie sprawy prowadziłam, jak rozwody, podziały majątków, to powstała podobna sytuacja. Z reguły też w większości rodzin jest przynajmniej jakieś jedno mieszkanie, dom. No i też trzeba było później te tematy majątkowe, nieruchomościowe uporządkować. I tutaj pojawiła się przestrzeń taka, bo ja jestem takim prawnikiem biznesowym, że zawsze myślałam, w jaki sposób można z czegoś takiego, co dla ludzi jest problemem, jednak wykreować jakiś dochód. I w związku z tym wyspecjalizowałam się w jakby obrocie i pośrednictwie też w sprzedaży takich skomplikowanych nieruchomości. Na przykład zadłużonych, gdzieś gdzie są jakieś dziwne wpisy w księgach wieczystych, jakieś służebności, dożywocia, lokatorzy, gdzie ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić, chcą się pozbyć takiego problemu, a ja łącząc moją wiedzę biznesową i prawniczą, po prostu jakby regulowałam to i później mieliśmy produkt gotowy do sprzedaży na rynku. I aktualnie w zasadzie takim moim korem, jeśli chodzi o obrót nieruchomościami, to jest właśnie to. I niektórzy się śmieją, że ja szukam problemów, tak? Ja szukam rzeczywiście problemów po to, żeby móc je rozwiązać. Dokładnie to jest bardzo dobre, bo każdy przedsiębiorca właśnie stał się przedsiębiorcą, bo ludzie mieli jakiś problem, a on go po prostu rozwiązał, tak? Potrzebowałeś malarza, pojawił się malarz, rozwiązał ci problem, pomalował pokój, tak? Potrzebujesz chleba, no ty nie umiesz tego upiec, jest piekarz i rozwiązuje ten problem, to wyzwanie, tak? Więc właśnie na tym to polega, że jak są gdzieś wyzwania i ktoś znajduje na to rozwiązania, no to dostarcza wartość i za tą wartość ma, no, jest sowicie wynagrodzony, tak? Tak, i tutaj jeszcze też można jakby wskazać to, że tak na dobrą sprawę to wiele osób myśli, że na przykład to jest takie trochę, na przykład
żerowanie na jakimś nieszczęściu dłużnika, bo ktoś ma zadłużone mieszkanie, dom, albo wystawiane to jest na licytacji, albo właśnie są te nieruchomości w udziałach i jeden ze spadkobierców, czy jeden z byłych małżonków chce sprzedać, drugi nie chce, no i wtedy jakby takie oczywiście oferty są wystawiane na sprzedaż i one są poniżej wartości rynkowej. Tak, tak, one muszą być tańsze, dlatego że gdyby no, nie bo były, to nie jest typowy produkt. To nie jest typowy produkt, tak, tak, to no... To jest jakby nie patrzeć nieruchomość z wieloma problemami, tak? Dokładnie, i zwykły Kowalski, i zawsze jest ryzyko jakieś. Tak jest, i zwykły Kowalski, który chce to kupić, no on chce kupić normalne mieszkanie, jeśli będzie mógł prowadzić z rodziną i tam po prostu żyć, tak? A nie brać jeszcze jakieś dodatkowe problemy. On nie jest na przykład inwestorem, tak? Więc to nie jest zwykły klient, tego po prostu nie będzie chciał wziąć, a ty jako osoba wyspecjalizowana przychodzisz i rozwiązujesz taką sytuację. I wiemy, co po prostu z tym zrobić, tak. Podaj jakiś przykład, bo jakby nie patrzeć, w Polsce bardzo również są popularne flipy. W Wielkiej Brytanii, w której jesteśmy, witam wszystkich jeszcze raz na Słonecznej Wyspie, dużo bardziej popularny jest najem z tego też względu, że mamy tą nieskończoną ilość hipotek, mamy te remortgage, mamy możliwość płacenia kredytów interest only bez spłaty kapitału, masa różnych możliwości, co sprawia, że ten najem jest no, najbardziej atrakcyjnym tak naprawdę na świecie. Tak? Wielka Brytania ponoć jest najlepsza, jeżeli chodzi o to, o zyski z najmu, jeżeli chodzi w ogóle o skalę tutaj globalną. Ale no, ty wyspecjalizowałaś się właśnie w tutaj w trudnych tych udziałach, w trudnych sprawach, tak, ale za to jest znacznie większa nagroda, bo typowe takie flipy, załóżmy, jak zarabiają w Polsce 30-40 tysięcy złotych, to ty na tych udziałach, jakie jesteś w stanie wyciągnąć liczby, podaj jakiś w ogóle, zróbmy jakiś case study, jakiegoś konkretnego przykładu. Znaczy, tutaj w ogóle właśnie liczy się zysk zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że no, z takiego klasycznego flipa możemy sobie powiedzieć, że interesuje nas dochód w wysokości, załóżmy, 30-50 tysięcy złotych, jeśli mówimy tak o tym, jakie inwestujemy w Polsce, no i bierzemy dość typowe mieszkanie, no i jakby oceniamy, czy to je sprzedać na brudno, jak to się mówi, tak, czy wyremontować, tak, czy na ładnie, ale generalnie no, jakby model jest może nie tyle prosty, bo on wbrew pozorom nie jest wcale prosty, ale jest powtarzalny. Natomiast w przypadku obrotu trudnymi nieruchomościami bądź udziałami, to tu jakby każda transakcja jest zindywidualizowana i każdy temat jest inny. I są takie sytuacje, chociażby jeśli mówimy o tych udziałach, taka najbardziej typowa. Na przykład mamy dwie osoby, które kiedyś bardzo się lubiły, zawarły małżeństwo, później coś poszło nie tak, dochodzi do rozwodu, następnie po rozwodzie pojawia się współwłasność taka w częściach ułamkowych, każdy ma swój udział, załóżmy, w mieszkaniu czy w domu. No i teraz, były mąż nie chce sprzedać, a żona chce sprzedać, tak? No i przyjmijmy, że taki dom jest, załóżmy, warty 500 000 złotych. No i teraz no, ta osoba, która rzeczywiście chce się pozbyć problemu, no to bardzo często jest w stanie ten swój udział sprzedać za połowę wartości albo mniej. Czyli na przykład ta żona ma 50%? Tak, ma 50%. Czyli 250 tysięcy. Dokładnie. Dlaczego? I sprzedaje to, załóżmy, za 125. Tak, i bardzo często nawet za mniej, dlatego że jakby dla mnie, jako dla prawnika, nie jest problemem chodzenie do sądu. Natomiast ludzie generalnie nie lubią chodzić do sądu. Poza tym, szczególnie kiedy pojawia się jeszcze coś takiego jak czynnik emocjonalny, to oni mają po prostu już dość. Chcą się pozbyć problemu. Tak. Czasami chcą żyć normalnie. Tak, chcą żyć normalnie. I wtedy mamy okazję, żeby taki udział kupić dużo korzystniej, bo oczywiście on będzie tańszy niż wartość rynkowa, bo musi być. Tak. No bo też wiąże się to z tym, że później no, trzeba będzie z tym drugim współwłaścicielem pozałatwiać pewne kwestie. Tak. Natomiast jeżeli kupimy coś na przykład za te 40% wartości, no to później model jest dosyć też mało skomplikowany, bo tak, możemy podjąć albo negocjacje z drugą tą drugą stroną, tak? I bardzo często, kiedy odchodzi nam czynnik emocjonalny, kiedy przedstawimy argumenty tej już natury prawnej, ale też i biznesowej, że bez sensu, żebyśmy szli z tym do sądu, tak, bo to będzie trwało, jak przyjdzie biegły, nie wiadomo jak to powycenia, może się dogadajmy i może, nie wiem, pan sprzeda mi ten swój udział trochę taniej, owszem, ale załatwimy to szybko u notariusza.
I bardzo często jest tak, że świetnie się wtedy dogadamy. Oczywiście no, musimy dysponować odpowiednią wiedzą, tak, żeby też wiedzieć, te nasze argumenty no, miały sens, tak, że żeby ktoś wiedział, że no, może rzeczywiście lepiej się z nami dogadać. Ale nawet gdyby tak nie było, no to wtedy możemy po prostu złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności i nie ma czegoś takiego, że ktoś nas w tej współwłasności no niejako przyblokuje. Tak. I współwłaściciel, który nawet ma najmniejszy ułamek, taki wniosek może taki złożyć. Okay. Tak. I wtedy, jeżeli na przykład złożymy taki wniosek, żeby przyznać nieruchomość nam na własność z obowiązkiem spłaty tego byłego męża, no to sąd po prostu wyceni to według wartości rynkowej za te 250 tysięcy, tak, a my i tak będziemy, krótko mówiąc, do przodu. Bo tamto kupiłaś za 250, załóżmy za 100. Dokładnie. I miałaś 150 tysięcy w kieszeni. Czyli bardzo prosto możemy sobie obliczyć, jaki z tego jest dochód. I oczywiście ta transakcja będzie trwała dłużej, ale nie musi. Ja wielokrotnie, kiedy po prostu zaczynamy prowadzić takie negocjacje w dobrej wierze, gdzie po prostu tym współwłaścicielom tłumaczymy, że to nie ma sensu, że kopmy do jednej bramki, bo naprawdę wtedy wszyscy zarobimy więcej i kiedy no, przestajemy jakby myśleć o tym, że no, gdzieś tam mamy jakieś spory w rodzinie i tak dalej, no to siadamy do stołu i naprawdę wychodzi z tego niezły deal, no i jakby obroty są bardzo wysokie. Więc tak, słuchajcie, dzisiejszym moim gościem była Elżbieta Liberda. Słuchajcie, takich wykładowców możecie spotykać na naszych spotkaniach, spotkaniach, które robimy w Sheffield cyklicznie. 5 razy w roku, przychodzi po 400 osób. Budujemy, jak to Kamil Gancarz powiedział, to nasze plemię, naszą społeczność, gdzie się tak naprawdę wszyscy jednoczymy, wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem, sami praktycy. Elżbieta będzie za 2 dni u nas występowała, mamy styczeń roku 2023. Śledźcie, co robimy, słuchajcie, łączmy razem siły, wspólnie działajmy, dzielmy się wiedzą, również się doświadczeniem. Dziękuję Ci również. Dziękuję bardzo. Za to, że przyjechałaś z tak dalekiej krainy na naszą słoneczną wyspę, a Wam życzę samych sukcesów. Pozdrawiam Was. Cześć. Hej.